Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dzisiaj będzie open box. Jak widzicie po miniaturce, zebrało mi się trochę paczuszek. Przychodziły one do mnie przez cały tydzień z różnych stron świata, z różnych stron internetowych, więc trochę tego jest. Nie mogłam się doczekać oczywiście, aż je otworzę. Leżały, czekały na odpowiedni dzień, aby już nagrać film. Więc bez zbędnego gadania, przejdźmy do otwierania. Mam już tutaj pierwszą paczuszkę, jest ona malutka. Ja oczywiście sama zamawiałam wszystkie rzeczy. Nie są to żadne promowania stron czy coś takiego, wszystko sama kupiłam. Sama zamówiłam, sama wybrałam, więc mniej więcej wiem, co tam jest. Ale nie wiem, jak wygląda, więc otwieram. O, mamy tutaj... Jest to mini mikrofon. Już Wam pokazuję, bo tutaj mamy taką nakładeczkę. Proszę bardzo, jest kabelek. Jest to mini mikrofon do... Zobaczcie, jaki on jest malutki. Zmieści mi się w dłoni. Ja mam małą dłoń, więc może nie wiem, do ust to porównam, o. Jest to mikrofon Hit AliExpress i innych takich. Spróbujemy wykorzystać go i sprawdzić, czy Luna nam coś powie na przykład. Mamy też gąbeczkę tutaj na ten mikrofon. I już Wam mówię, kupiłam go za 12 zł. Więc myślę, że taki mikrofonik za 12 zł, super. Później, jeśli on się sprawdzi, to chciałabym, może Was by interesował taki odcinek ASMR, na przykład z jedzeniem, bądź z makijażem. Piszcie w komentarzach na dole, czy chcielibyście taki odcinek. No mikrofonik jest malutki, jest przysłodki. Później sprawdzę, czy działa. Pozwolicie, że popiję sobie tutaj mój koktajl, truskaweczka z bananem. Śniadanko takie. To była pierwsza paczka. Otwieramy dalej. Weźmiemy teraz coś większego, a raczej największego. Jest to paczucha z Hebe. Zamówiłam kilka rzeczy. Jak ja mam to zrobić? Jak Wam pokażę tutaj. O, jest tak zapakowana. Oczywiście na samym początku widzimy gazetkę z Hebe. Ja sobie to postaram tutaj postawić na nogach i jakoś to ogarnąć. Na samym początku można zauważyć, że dostałam gazetkę z Hebe, chociaż ja wszystko przeglądam internetowo, więc może krzyżówkę sobie rozwiążę z tej gazetki. Jest i oto mój rachunek, więc będę wiedziała, ile zapłaciłam. Powiem Wam po prostu, że tutaj mamy jakąś ulotkę ze zniżkami. I tak, zamówiłam szampon z Only Bio. Jest to chyba jakaś nowa wersja, bo ja mam trochę w domu inną jakby etykietę na opakowaniu, ponieważ mam już maskę i mam odżywkę. Teraz postanowiłam zamówić szampon nawilżający do suchej i podrażnionej skóry głowy, ponieważ dużo preparatów stosuję na włosy i jeszcze robię warkoczyki, więc myślę, że takie kilkodniowe trzymanie warkoczyków na włosach też trochę może podrażniać tą skórę głowy, więc zobaczymy, sprawdzimy, czy on jest ok. Już Wam mówię, ile on kosztował. On kosztował 17,99, ponieważ była jakaś promocja na produkty właśnie z Only Bio, więc kilka z nich kupiłam. Kolejnym produktem jest olej z Only Bio. Jest to do olejowania włosów wysokoporowatych. Olej lniany z pestek winogron, czarnuszki i nasion. Też chciałabym wypróbować ten olej. Na pewno dzisiaj użyję tej całej kuracji Only Bio i zobaczymy, czy się sprawdza, ponieważ odżywka i maska bardzo dobrze się sprawdzają na moich włosach. Już wspominałam o tym w pustym pudełku wcześniejszym, więc jeśli nie widzieliście, możecie się cofnąć do wcześniejszego pustego pudełka i zobaczyć opinię na temat właśnie tych kosmetyków. Chciałabym Was jeszcze zaprosić do naciśnięcia przycisku subskrypcji, aby nie ominął Was żaden film. A jeśli podobają Wam się takie filmy, zostawcie łapkę w górę. A kolejnym produktem z mojej paczki z Hebe jest peeling. Jest to również z Only Bio, jest to peeling do skóry głowy. Ja myślałam, że on będzie trochę mniejszy, ale jest dosyć spora butelka. Mamy tutaj 125 ml. Ja myślałam, że to są takie malutkie buteleczki. Więc sprawdzimy, jak to działa, ponieważ zauważyłam na mojej głowie, używam często suchego szamponu i zauważyłam, że zaczynają się pojawiać może nie tyle co łupież, bo łupież osadza się bardziej na włosach całych, tak mi się wydaje, ale po prostu moja głowa jest sucha i takie skórki się łuszczą. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć.
Mam nadzieję, że ten produkt pomoże. Tak jak mówiłam, dzisiaj wieczorem od razu zasiadam do kuracji produktami tymi. Próbuję odżywić moją skórę głowy, więc zobaczymy. Mamy jeszcze tutaj kilka produktów. Nie wiem, czy Wam powiedziałam, ile olej kosztował. Olej kosztował też 17,99 i peeling też 17,99. A tam była jakaś promocja, one zazwyczaj kosztują te produkty właśnie w granicach 18-22 zł, więc to jest kilka złotych przeceny. A kolejnym produktem mamy taki fajny słoiczek. Jest to body butter, czyli takie masło do ciała, blueberry. Nawet sobie ją otworzę, bo jestem ciekawa, jak pachnie. Po prostu ten słoiczek skradł moje serce. Ja uwielbiam takie fikuśne rzeczy. Już tu go rozbieram z niektórych rzeczy. Pachnie naprawdę jak jagódki. Świetnie, zobaczcie, wygląda to w ten sposób. Myślę, że fajnie później można wykorzystać taki słoiczek. Już go zamykam, bo zaraz ja, znając siebie, to gdzieś to upapciam pół pokoju. Naprawdę, później można zrobić sobie z takiego słoiczka świeczkę, czy chociażby cukiernicę, czy cokolwiek. Naprawdę słoiczek jest prześliczny, na pewno będzie fajnie wyglądał na mojej szafeczce tutaj, tak spojrzałam. Zapach jest cudowny, zobaczymy, czy będzie się sprawdzał, ponieważ ja mam problem, jeśli chodzi o właśnie jakieś balsamy, masła do ciała, żadne nie są w stanie na dosyć dłuższy czas, powiedzmy powyżej 24 godzin, nawilżyć głównie nogi, chodzi o nogi. Po prostu mam bardzo suchą skórę tam i szukam produktu, który mógłby być mocno nawilżający i do tego słodko pachnący. A ten produkt kosztował 24,99, więc wcale nie mało. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Już mi brakuje miejsca na stole, dlatego tak... Może ja to będę chowała z powrotem do tego kartonu, bo tutaj zaraz się zrobi kipisz. I ostatnim produktem, który kupiłam, jest to firma Knape i jest to olej, taki olejek arganowy, argan marula. Jest to taki olejek, którego kilka kropli używam do wanny. Pielęgnujący olejek do kąpieli, dzięki połączeniu cennych naturalnych olejków ma działanie intensywnie odżywcze. Mam nadzieję, że również nawilżające, ponieważ skóra z tatuażami powinna być dobrze nawilżona i mam nadzieję, że ten olejek pomoże mi zachować to nawilżenie. Jeszcze widzę, że tutaj mam dwie rzeczy, o których w ogóle zapomniałam. Ten olejek kosztował 6,99 i teraz mamy tutaj dwie takie rzeczy. Są to takie płatki. Jeden jest, już Wam mówię, jeden jest złuszczający, a drugi jest bąbelkowy płatek oczyszczający, więc takie płateczki, ten złuszczający mi się przyda, ponieważ mam dużo takich skórek. Coś innego od kwasu, sprawdzone, też były na promocji, kosztowały 4,49 jedno opakowanie, tutaj w tym jednym opakowaniu jest jeden taki płatek, więc zobaczymy, czy to w ogóle działa. Jest to marka, widzę tutaj Made in Korea, więc koreańska jakaś marka, Bubble Cleansing Pad, no zobaczymy, co to jest. I to wszystko z tej paczuszki, jeszcze dostałam płatki gratisie. Więc fajnie, bardzo mi miło. Już to chowam i przechodzimy do kolejnej paczki. Otwieramy kolejną paczuchę. A w kolejnej paczuszce, już wiem co to jest, a w kolejnej paczuszce kłania nam się Shein. Pozwólcie, jeszcze wezmę łyka. Mamy coś z Shein i muszę Wam powiedzieć, że jest to piżama. Tak bardzo spodobała mi się wcześniejsza piżama, którą kupiłam na Shein. Takie, nie wiem co to było, motylki czy coś tam. W każdym bądź razie cały czas normalnie bym w niej chodziła. Bluzeczka na ramionczka i spodenki. Przemiły materiał, super jest ta piżama i ją uwielbiam. I stwierdziłam, że muszę zamówić jeszcze drugą. Za piżamę zapłaciłam 37 zł. I tym razem jest to piżama takie króliczki. Tutaj mamy spodenki. Jest naprawdę tak wygodna ta piżama. Oczywiście setne na oczy. Ja mam tego milion. I koszuleczka też w króliczki na ramionczkach z regulowanymi ramionczkami. One są naprawdę super. Brałam rozmiar taki sam jak wcześniej.
Czyli na pewno będzie na mnie dobra. Uwielbiam te piżamki. Teraz wzięłam w innym kolorze, w ulubionym kolorze mojego męża. Żeby nie było, że wszystko mam różowe w domu. Ja jestem bardzo zadowolona z jakości tych piżam i serdecznie Wam je polecam. Teraz już nie mogę odróżnić śmieci od zakupów. Tyle tu jest śmieci. A to jeszcze nie wszystko. Chwyciłam pierwszą lepszą i widzę, że tutaj będzie wielka walka. Już od razu sięgam po nożyczki, bo tutaj jest coś solidnie zapakowane i już wiem, co to jest. Są to dwie pary spodni, kupiłam je na Vinted, ale wiem, że one są z Shein, bo ktoś... Shein, sorry, zaraz będziecie je poprawiać, Shein. Nie mogę się nauczyć do tej pory. Ktoś sprzedawał na Vinted, więc kupiłam. Śmierdzą papierosami, niedobrze. I pierwsze to są leginsy z takimi tutaj wstawkami, z siateczką i pantereczką. Bardzo fajne i już widzę, że będą na mnie dobre, ale trzeba je wyprać, bo mają plamę jakąś i strasznie śmierdzą. Nie lubię tego. Ludzie mówią, że czyste są albo coś, a to nie jest wcale czyste z tego Vinted. Nie podoba mi się to. Więc zaraz wstawiam pralkę. I drugie spodenki też są z Shein bodajże, tak. I drugie spodenki są to takie krótkie spodenki, jakiś tam print różny. Też widzę, że będą nam niedobre. Fajny materiał, podobny materiał jak w tej piżamce. Też śmierdzą, więc ląduje to do prania na pewno. Zostały nam jeszcze dwie paczuszki. Chwyciłam jedną z nich. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś folię bąbelkową w kształcie serduszek. O, przesłodkie. Tutaj pani się naprawdę postarała. A, już widzę, ta folia bąbelkowa jest po Huda Beauty. Tutaj jest zapakowane zawiniątko. I tutaj jeszcze dziękuję bardzo za zakup i cukierek. Bardzo miło. Lubię takie miłe paczuszki. I tutaj zamówiłam kurtkę katanę. Jest ona z Bonprix ogólnie. Nie powiedziałam chyba ile wcześniejsze spodenki, jak zwykle. Jedne krótkie kosztowały 10, a leginsy kosztowały 12. Ta katana kosztowała mnie 8 zł. Jedyne 8 zł na Vinted. Jest ona z Bonprix na metce. Tutaj można zauważyć. Jest śliczna. Po prostu śliczna. Jak ja kocham panterkę. Kocham rzeczy w panterkę, widać tutaj nic nie jest zniszczone. Pięknie wszystko wygląda. Rękawy też super. Za 8 zł taką katanę. Na końcu Wam pokażę, jak wyglądam w tej katanie. Tak, na końcu Wam pokażę, jak wyglądam w tej katanie. Leginsów raczej nie będę przymierzać, bo muszę je wrzucić wpierw do pralki. Ale tą katanę przymierzę dla Was. Piżamkę już wiecie, jak wygląda, więc w sumie tylko tą katanę. Tutaj jeszcze wracam do Was, chciałabym Wam pokazać, jak wyglądam w katanie. Jest super, o to mi chodziło, taka narzutka na ciepłe dni, ponieważ ostatnio byłam w skórze i było mi dosyć gorąco, nie ma ona takiej przepustowości, więc taka katana jest idealna na ciepłe dni, żeby coś sobie narzucić, czy wieczorem, jak jest chłodniej. Naprawdę jest super. Ja jestem z niej po prostu przeogromnie zadowolona. I została nam ostatnia paczka, po którą muszę sięgnąć. Ostatnia paczucha. Coś tutaj... O, już wiem, co to jest. W tej paczuszce są słuchawki. Chciałam zobaczyć słuchaweczki, jak się korzysta z takich słuchaweczek. Podrób, bo to są takie pseudopodróby AirPodsów, czy jak to się mówi. Słuchaweczka, tak wygląda. Chciałam zobaczyć, czy to będzie działało z moim telefonem i w ogóle. Tu widzę, chyba na magnes się zamyka. Fajne maleństwo, jakich nie zgubię. I słuchawki kosztowały 17 zł, więc grosiwo. Grosiwo kosztowały normalnie. Widzę, że to były 4 kolory. No ale różowy to jest mój kolor, więc wybaczcie, jakby mógł być inny. Więc na pewno przetestuję, czy one działają i czy one mi się sprawdzą. Jak brzmi przede wszystkim dźwięk. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, możecie wskoczyć na mojego TikToka bądź na mojego Instagrama. Serdecznie Was zapraszam. Nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!